Dziś pogadamy sobie o tym, czego obedience może nas nauczyć, jeśli chodzi o życie codzienne. Zobaczcie sami. Cześć, z tej strony Magda. A tutaj tak smacznie pochrapuje sobie wej. Dzisiaj byliśmy na treningu. Teraz skupiamy się na takich naszych powiedzmy słabościach i przygotowując Weja już praktycznie do ostatniego startu w marcu, to głównie właśnie ćwiczymy wysyłania, jakieś tam jakieś tam, jakieś tam pozycje na odległość i tak dalej. Wiem, dzięki też zawodom, różnym przebiegom treningowym, jakie są nasze słabości i bierzemy je pod lupę. A dzisiaj mam dla Was pięć kolejnych mądrości z warsztatów Obedience z bardzo, bardzo dobrym trenerem Obedience, Pekką Kori. Pekka jest finem i jest równocześnie też Chodowcom ditry mojej, także kręgi Obedience, kręgi pracujących psów. I bardzo mi się jego filozofia już od wielu lat podoba, także na każde praktycznie seminarium organizowane przez Tomka Jakubowskiego z Peką zjawiamy się i my. Wypisałam pięć takich punktów, które tym razem mi się Rzuciło w ucho, że tak powiem. I pierwsze, które jest mega fantastyczne, i takie bardzo fair, i takie bardzo do psa. Może Wam opowiem najpierw. Była taka sytuacja, że pies był. Jeden z ćwiczących psów był młodziutki i tam różne rzeczy sobie ćwiczyli. I to, no wiadomo, jak to młody pies czegoś tam jeszcze nie potrafił. Na coś jeszcze nie był gotowy i Pekka to przepięknie, przepięknie skomentował, mówiąc: Ten pies jest młody, więc jeszcze nie jest gotowy na to ćwiczenie, a wtedy to nie jest problem, ponieważ jest młody. E, przepięknie to zabrzmiało po angielsku jakoś tak jeszcze lepiej, natomiast sens jest e, no bardzo, bardzo, bardzo mocny i taki. Właśnie w zgodzie z tym, że czasem po prostu nasz pies jeszcze nie jest na coś gotowy i no i po prostu musimy poczekać, odpuścić, zrobić jakieś inne ćwiczenia zamiast tego, nie przeciągać po prostu tej struny, która mogłaby zbyt naciągnięta, zbyt szybko naciągnięta po prostu pęknąć. I to nie tylko jest, a propos obedience, ale też bardzo życiowe, według mnie, patrząc na niektóre osoby, które bardzo wy szybko wymagają, żeby na przykład szczeniak nie gryzł po rękach, czy nie sikał w domu, czy młody pies, żeby nie ciągnął na smecze. oczywiście pracujmy nad tym, mm, ale żeby tak nie wymagać od siebie też, na tym bardziej od psa, tego, że właśnie on nie będzie tego robił, ponieważ robi to, bo jest młody, lub nie robi czegoś, bo jest jeszcze młody i wtedy to nie jest problem. Drugi punkt, praca ma być bronią psa przeciwko temu, czego się boi. I tutaj y, fajne też przykłady. Y, w treningu Obedience. Czasami zdarza się, że pies boi się obcych, kręcących się, patrzących na niego ludzi lub psów, które gdzieś tam z boku się bawią coś ćwiczą. Staramy się nauczyć psa, że wchodząc w tę pracę jest bezpieczny, jest w swojej bańce razem z przewodnikiem swoim. Czasem też na, w życiu codziennym jest to jedna. Z metod, którymi się posługuje, jako uzupełnienie, gdzie ucząc psa w bezpiecznych warunkach, skupiania się na swoim przewodniku, zabawy, pracy, wchodzenia w zadania, ma się czuć bezpiecznie, żeby tej bańki nikt nie przekuwał. I wtedy właśnie, gdy nie mamy wyjścia innego, jak właśnie przejść obok czegoś, czego się pies boi. To możemy go wrzucić w pracę, w której się dobrze czuje. I wracając do treningu obedience, fajne ćwiczenia robiliśmy, gdzie właśnie ten pies bojący się na przykład ludzi był jakby albo wysłany do jakiegoś na przykład tam, koziołka, zabawki, obiegania. I ludzie, czy też ludzie z psami na smyczach, którzy stali wokół tego zadania, czy wokół psa ćwiczącego, za każdym razem jak pies właśnie robił to zadanie, czy zmieniał pozycję, czy obiegał ten e, pachołek, to ludzie się rozstępowali e, i ten pies miał wtedy takie poczucie: wow, ale jestem sprawczy, ale jestem silny, ponieważ robiąc to zadanie, sprawiam, że ludzie odchodzą czyli czuję ulgę, czuję. Że mogę na nich wpłynąć. I to było naprawdę mega widać po ćwiczących psach. Trzeci punkt. Pies nie ma znać przyszłości. Wtedy jest otwarty na swojego przewodnika i ufa mu. To bardziej się tyczy treningu z psem niż życia codziennego, bo czasem jest tak, że faktycznie psy zwłaszcza takie niepewne siebie, lubią rutynę, lubią wiedzieć, co się dzieje, ale można to oczywiście też połączyć z tym zdaniem, żeby jednak pewnych rzeczy nie wiedziały, co się będzie działo. Szczególnie to mówię, to mi pasuje bardzo mocno w treningu, bo widzę często takie, taką sytuację, gdy człowiek trenuje ze swoim psem i wszystkie ćwiczenia robią w jakimś schemacie, na przykład jest siat, waruj nie wiem, stój, podaj łapę i znowu siad, waruj, stój, podaj łapę albo zawsze zaczynają od powiedzmy kółeczek i później jak już jest pies podkręcony, to zaczyna robić kółeczka albo inne rzeczy, albo szczekać, albo, mm, albo w jakiś sposób właśnie intensyfikować swoje zachowanie, próbując też odkryć, o co chodzi przewodnikowi. I tutaj bardzo ważne jest, żeby właśnie zmieniać te, nie wchodzić w schematy w ogóle, zmieniać kolejność ćwiczeń, Zaskakiwać psa, żeby miał taką zagwóstkę trochę i tym bardziej się wsłuchiwał w to, co mówimy, ponieważ czasem to będzie siat, za które dostanie super nagrodę, czasem to będzie nagle chodzenie przy nodze, nagle wysłanie, jakieś tam zebranie koziołka, albo mimo, że wyrzucimy koziołek, to nagle dajemy mu nagrodę za to, że jest z nami. Więc jakby pies. Nie czerpię informacji ze środowiska typu widzę kwadrat czy widzę koziołek, więc robię biegnę. Tylko słucham, co powie przewodnik, bo ten widok tych rzeczy, tych elementów, tych kontekstów wcale nie mówi, że mam to zrobić. I jeszcze tutaj dopowiem też fajne zdanie, które Pekka powiedział, że Zostając właśnie w tym temacie, że koziołek drewniany ma być niczym dla psa, ma nie mieć wartości, ale gdy powiemy aport, to ma być to wtedy wszystkim. I tak samo, jakieś tam pachołki ustawione do obiegania mają być mało wartościowe, pies ma, nie ma się nimi interesować, czy sam robić, ale gdy powiemy hasło na obieganie, na omiń, to wtedy dopiero ta wartość powstaje. I uważam, że jest to bardzo fajne podejście do treningu. Kolejny punkt, czwarty. Jeśli robimy tak, że rozgrzewka jest w jednym miejscu i tam jest mnóstwo nagród, no bo jest rozgrzewką, więc bawimy się, karmimy psa, jakieś proste sztuczki, jest prosto, łatwo i fajnie. I nagle te wszystkie. Fajne rzeczy tam zostają, a zabieramy psa i robimy przebieg bez żadnych nagród, bez niczego. To taki pies może sobie wykminić, że on chce tutaj do tego miejsca, do tego momentu rozgrzewki, a nie chce być na jakby na, tym, na tej dalszej części, gdzie robimy wszystkie już ćwiczenia, gdzie się odbywają zawody. I znowu, jak schodzimy stamtąd, i znowu tu jest nagroda to tym większa jest przepaść między właśnie tym miejscem, gdzie jest rozgrzewka, gdzie, gdzie po prostu się fajne rzeczy dzieją, a tutaj nie ma tych fajnych rzeczy. Więc żeby po prostu takiej różnicy psu nie robić. I myślę sobie też o tym trochę w takim kontekście życiowym. Jakby wam tutaj też przybliżyć to bardziej życiowo, żeby też można było to w jakiś sposób życiowo sobie poukładać, to myślę, że może być takim przykładem to, jak na przykład idziemy do psiego parku i tam nasz pies, czy w ogóle w jakimś spacerze, czy w środowisku, pies jest w 100% zaangażowany w to środowisko, czy to będą właśnie jakieś zabawy z innymi psami, ganiania i takie tam inne, i my w tym momencie jesteśmy goli i weseli. Goli i weseli? <noise> my po prostu, jeśli się z psem nie bawimy, nie zapewniamy mu fajnych rozrywek, nie zapewniamy mu jakiejś właśnie takiej aktywności z nami, nie budujemy tego Disneylandu, tego fanu z nami, to właśnie trochę taki kont kontrast robimy, prawda? Że tam jest wszystko super, a my nie mamy nic do zaoferowania, my często mamy tylko i wyłącznie wymagania. Nie ciągnij, równaj, coś tam i tak dalej. Czy tutaj, Obedience, nie pokazuje nam też pewnych rzeczy, które możemy zmienić w życiu codziennym? I ostatni punkt. Trenuj tak. Ja bym powiedziała, nawet bądź takim trenerem swojego psa, żeby twój pies był z ciebie dumny, żeby twój pies. Patrząc na ciebie, powiedział, mega się cieszę, że ona ze mną trenuje. Zasłuż, na. Trzeba, trzeba zasłużyć na to spojrzenie u psa. Pełne serduszek w oczach. I dlatego właśnie często mówię o tym, żeby być coraz lepszym trenerem swojego psa. Nawet jeśli nie jesteście trenerami z zawodu, to żeby, żeby po prostu. Być najlepszym przewodnikiem, najlepszym opiekunem, jakim możecie być. A żeby tak było, to trzeba wsłuchać się w psa, zdobywać wiedzę, próbować i jeśli coś Wam nie wychodzi, to też się nie biczować, ponieważ myślę, że każdy pies wybaczy nam wiele błędów, ale nie wybaczy nam, jeśli nie będziemy. Pracować nad sobą, nad emocjami swoimi, nad podejściem i sprawiać, że po prostu te treningi, wspólne bycie razem będą po prostu coraz bardziej jakościowe. Tego Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. PA!